witam Państwa bardzo serdecznie, witam pracowników naukowych, witam studentów, witam gości. Dla porządku tylko powiem, że dzisiejsze spotkanie organizowane jest przez Zakład Etyki i Filozofii Społecznej oraz Krakowską Szkołę Biznesu. Obie instytucje związane właśnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Tutaj parę osób pytało mnie też mailowo, co to za seminarium. To jest takie seminarium, które jest organizowane raz w roku, w maju właśnie. Zaczęliśmy od roku 2013. Co roku spotykaliśmy się właśnie raz w maju. Może tylko zwrócę uwagę na to, że dzisiaj mamy nie tylko 2016 rok, nie tylko maj, ale piątek 13, co chyba wskazuje i determinuje szczególnie dobre i ciekawe spotkanie. Wskazanie na sukces dzisiaj. No i oczywiście witam naszego prelegenta, może kilka słów na jego temat. Myślę, że powinnam powiedzieć, że jest to świeżo upieczony doktor, to będzie dobrze, świeżo. Tak, doktoryzował się w oparciu o pracę, tutaj nikogo nie zaskoczę, Uzasadnienie teorii sprawiedliwości, dziedzictwo Johna Rawlsa, ale mnie na przykład zaskoczyło, że nasz prelegent również zajmuje się filozofią Hobbesa. Artykuły na ten temat można sobie odnaleźć. Ogólnie interesuje się, myślę, tematem bardzo ciekawym, mianowicie współczesnymi teoriami sprawiedliwości oraz współczesnymi teoriami koncepcji umowy. Także wydaje mi się, że bardzo, bardzo ciekawe zagadnienia. Kiedy ja lubię pytać filozofów, dlaczego zajmują się filozofią, zadałam mu to pytanie, dlaczego został filozofem, odpowiedział mi, że nie pamięta, więc myślę, że może sobie jeszcze przypomni, ale w każdym razie no jest miłośnikiem mądrości, czyli filozofem, a jako ciekawostka mogę jeszcze powiedzieć, że jest miłośnikiem psów, szczególnie rasy husky, czekają na niego w Warszawie dwa psy, aż skończy tutaj wypowiedź. I może jeszcze tylko, jak będzie wyglądało dzisiejsze seminarium, żebyście Państwo mogli się zastanowić, kiedy wyjść, czy zostać i tak dalej. Więc tak, najpierw oczywiście głos należy do naszego gościa, potem będzie chyba krótka przerwa, potem będą dwa koreferaty pana doktora Ryszarda Kowalskiego z katedry mikroekonomii oraz pana doktora Tomasza Kwarcińskiego z katedry filozofii i oczywiście zostawiamy troszkę czasu na dyskusję. I to tyle, jeśli chodzi o mnie, natomiast może jeszcze głos oddam tylko panu profesor. Ja, proszę Państwa, witam serdecznie wszystkich i ja mogę tylko tyle powiedzieć, że jako kierownik katedry jestem ogromnie dumna, że adiunkci z tej katedry z taką determinacją organizują to seminarium, że to jest ich pomysł, że jest to ich realizacja, że wszystko od początku wymyślili, zorganizowali i kontynuują. Uważam to za niezwykle cenną rzecz. Ja tylko miałam problem z dotarciem dzisiaj, to się wytłumaczę i ewentualnie na moje rączki, ponieważ mieliśmy akcję sadzenia krzewów. Widzieliśmy. To jest trzeci raz, kiedy oni organizują i ja bym trzeci raz nie mogła przyjść na ich seminarium. Ostatnio byłam na habilitacji, więc tym bardziej jestem zadowolona, że mogę być tutaj. Także tylko tyle mogę powiedzieć i liczę na ciekawe wystąpienie. Już sam jestem tutaj inspirujący i na bardzo ciekawą dyskusję. Proszę bardzo. Dzień dobry. Przede wszystkim dziękuję organizatorom za zaproszenie, a Państwu za liczne przybycie. No, temat jak widać, powiem może tylko tak, że pod względem wątki ekonomiczne może być troszeczkę na wyrost, bo to będzie głównie jeden wątek ekonomiczny. Tak? Ja jestem filozofem, nie jestem z wykształcenia ekonomistą, więc będę się starał wkraczać na obszar ekonomii w sposób bardzo ostrożny i mając świadomość, że mam do czynienia ze specjalistami, a ja jestem amatorem. Ten wątek to jest właśnie do ci najgorzej sytuowani. Być może Państwo mieli okazję zetknąć się ze stanowiskiem Rawlsa. To jest, jak sądzę, ono jedno z najszerzej dyskutowanych współcześnie stanowisk filozoficznych, które no, w jakimś tam sensie dotykają zagadnień ekonomicznych. Zdobyła on również dość duży oddźwięk w ekonomii, bo wielu ekonomistów wybitnych, by wymienić tutaj tylko Noblista, Maciej Sena, jakby i rozwijał i polemizował ze stanowiskiem sformułowanym przez Rawlsa. Rawls zresztą, może też jeszcze, jeżeli to zostało poruszone, dodam, że
jako jedną z niewielu krytyk pod swoim adresem uwzględnił w swoich kolejnych pismach, była to właśnie krytyka sformułowana przez Cen. Natomiast znaczy ja zakładam, że Państwo mogli nie słyszeć, więc będę ten wykład prowadził w taki sposób, żeby tutaj pewne kwestie w sposób najbardziej ogólny i przystępny Państwu przedstawić. Natomiast kwestia, o co chodzi, tak? Chodzi o to, że w jednej z zasad sprawiedliwości, którą Rawls przedstawił jako swoją propozycję jako propozycję teoretyczną, na której można by oprzeć podstawy kooperacji społecznej, pojawia się tam takie sformułowanie, że nierówności społeczne powinny być z korzyścią dla najgorzej sytuowanych. Tak? Ja się chcę skupić tutaj na tym właśnie, kim są ci najgorzej sytuowani, żeby pokazać to z tego względu, że no może plan wykładu wyjaśni. Tak? Na początku będę chciał krótko scharakteryzować dwie zasady sprawiedliwości, czy też pokazać, w jaki sposób od najogólniejszego sformułowania koncepcji sprawiedliwości Rawls dochodzi do sformułowania dwóch zasad i gdzie i z jakich powodów pojawiają się tam ci najgorzej sytuowani. Tak? Po co oni tam są w tych zasadach sprawiedliwości, jaką funkcję mają tam pełnić. To będzie drugi punkt, czy drugi element wykładu, na którym będę się właśnie skupić. I trzecia kwestia to właśnie będę postaram się w sposób najogólniejszy odpowiedzieć na to pytanie sformułowane w tytule, kim oni są, tak? No i to mam nadzieję, że to stanie się jasne w trakcie... Coś się dzieje? Nie, to dobrze. No więc pierwsza sprawa. W najogólniejszym zarysie w koncepcja sprawiedliwości, którą Rawls przedstawił w swojej pracy Teoria Sprawiedliwości wydanej po raz pierwszy w roku 1971, więc to nowa praca, ma bardzo proste sformułowanie. Tak? Wszelkie społeczne wartości mają być równo dystrybuowane, chyba że nierówna dystrybucja jakiejkolwiek, czy też wszystkich spośród tych wartości jest korzystna dla każdego. Od razu widać, że mamy do czynienia z bardzo egalitarystyczną koncepcją, tak? Bo ta ogólna teoria ma dwie części. Pierwsza część mówi, że ma być porówno, a druga może być nieporówno, jeśli tak, ta nierówna dystrybucja jest korzystna dla każdego. Tak? Tutaj już nam się coś pojawia, korzystne dla każdego. Tak? No ale będziemy musieli się zastanowić, co to znaczy tutaj, znaczy przede wszystkim, co to znaczy, że dla każdego, tak? W jakim sensie dla każdego, czy dla każdej konkretnej osoby, czy może mają pod każdy rozmach tutaj coś na myśli. No i czym jest to ta korzyść, tak? Na początku przedstawię dwie zasady sprawiedliwości w tak najbardziej ogólnym sformułowaniu i następnie omówię poszczególne kroki, w których pozwoli nam to doprecyzować te dwie zasady i dojść do najogólniejszego sformułowania, które mam wrażenie jest dosyć często w dyskusjach o Rawlsie pomijane. Tak? Znaczy, przyjmuje się najczęściej te dwie zasady w tym sformułowaniu ogólnym. I do tego odnoszą się krytyki Rawlsa, czyli takie najbardziej jego popularne omówienie. Jak zobaczymy jednak te najogólniejsze sformułowanie dwóch zasad sprawiedliwości, pomija pewne istotne kwestie, które wyjaśnią, dlaczego są istotne. Pierwsza zasada, zwana zasadą równych wolności, głosi, że każda osoba ma mieć równe prawo do jak najszerszego systemu równych podstawowych wolności, możliwego do pogodzenia z podobnym systemem wolności dla innych. Ja nie będę się skupiał tutaj na pierwszej zasadzie, przedmiotem mojego zainteresowania będzie druga zasada, tutaj tylko dwa słowa, tak? O tym, żeby oddać sprawiedliwość tej teorii. Pierwsza zasada postuluje dwie rzeczy, tak? Po pierwsze, że istnieją pewne podstawowe wolności o charakterze politycznym, które tworzą pewien system, są ze sobą powiązane. Te podstawowe wolności to są w najszerszym i najbardziej takim ogólnym rozumieniu liberalne wolności polityczne, takie jak wolność osobista, wolność poruszania się, wolność wyboru zawodu, wolność stowarzyszania się z innymi, wolność słowa, wolność myśli, wolność religii itd. Te podstawowe wolności tworzą pewien system, są ze sobą wzajemnie powiązane zdaniem Rawlsa. I pierwsza zasada nakazuje, żeby instytucje społeczne były w taki sposób zorganizowane, aby każdy mógł korzystać z tego najpełniejszego systemu podstawowych wolności. I to tyle, co będę miał tutaj na ten temat pierwszej zasady do powiedzenia, ponieważ druga zasada jest bardziej interesująca. Tak. Druga zasada, nazywana błędnie,
zasadą zróżnicowania, za chwilę Państwu powiem dlaczego, głosi. Jest to rozwinięcie tego pomysłu sformułowanego w tym ogólnym ujęciu koncepcji sprawiedliwości. Nierówności społeczne i ekonomiczne mają być tak rozłożone, by można się było rozsądnie spodziewać, że będzie to z korzyścią dla każdego oraz związały się z pozycjami i urzędami otwartymi dla wszystkich. Druga zasada tak naprawdę składa się z dwóch podzasad, jak widać. Tak? Mamy to, co jest tutaj oznaczone literką B, tak? Że nierówności społeczne mają być tak rozłożone, by wiązały się z pozycjami i urzędami otwartymi dla wszystkich. Jest to zasada wolności, równości szans, a to jest zasada zróżnicowania tak naprawdę, prosta. Tak? Czyli nakaz, żeby nierówności społeczne i ekonomiczne były tak rozłożone, by można było się rozsądnie spodziewać, że będzie to z korzyścią dla każdego. Czyli tutaj znowu mamy dwa elementy, tak? Można się było rozsądnie spodziewać. To jest takie dosyć mgliste, można powiedzieć, tak? Ale to już jest niestety los filozofa, proszę Państwa, tak? No, filozofowie nie zawsze mogą sobie pozwolić na to, żeby sformułować zasady, które bardzo w jakiś prosty sposób dadzą się przełożyć na przykład zalecenia takie, tego rodzaju, jakie mogą formułować ekonomiści. W związku z tym tutaj te rozważania mają się opierać tylko na pewnych rozsądnych założeniach, na pewnych rozsądnych przewidywaniach. Tak? Jak się również dalej okaże w trakcie mojego wykładu, wiąże się to również z tym, że Rawls postuluje taki sposób rozumienia nierówności społecznych, który nie zawsze da się wyrazić za pomocą kategorii czysto ekonomicznych. Tak? Co prawda będą tam takie kategorie czysto ekonomiczne, jak na przykład nierówności dochodu, tak? Ale będą tam również pojawiały się takie pojęcia, które no, moim zdaniem już takiego łatwego ujęcia ekonomicznego, już tak łatwo jest z punktu widzenia czystej ekonomii, nie jest łatwo scharakteryzować. Tak? Na przykład nie da się ich za pomocą jakiegoś prostego indeksu scharakteryzować, czy za pomocą jakiejś łatwo mierzalnej wielkości. Jak już mówiłem, to z korzyścią dla każdego będzie tutaj przedmiotem naszego zainteresowania. Tak? Coś więcej na ten temat. Po pierwsze, właśnie kto to jest ten każdy? Tak? Otóż Rawls nie twierdzi, że z korzyścią dla każdego to ma być z korzyścią dla każdej konkretnej osoby tworzącej jakąś zbiorowość. Tak? Postuluje raczej, żeby zrozumieć to w taki sposób, że kiedy zasady mówią o osobach, to domagają się, by każdy odnosił korzyść z nierówności. Kiedy mówią, że każdy ma odnosić korzyść z nierówności, to mówią o jednostkach reprezentatywnych zajmujących różne społeczne pozycje i urzędy ustanowione przez strukturę podstawową. I mamy tutaj znowu dwa pojęcia się pojawiają. To jest jednostki reprezentatywne i struktura podstawowa. Scharakteryzuję to dalej, więc teraz nie będę jakoś szczegółowo tego omawiał. Natomiast idea jest dosyć prosta. Tak? Społeczeństwo ma pewną strukturę podstawową, ta struktura podstawowa tworzy pewne społeczne pozycje i urzędy. Społeczne pozycje i urzędy różnią się od siebie tym, że urzędy są sformalizowane, natomiast pozycje społeczne nie są. Tak? Możemy jasno wskazać, kto zajmuje jakiś urząd, jakie z tym urzędem wiążą się prerogatywy, zakresy władz, korzyści, prawda? Chociaż urzędy mogą się wiązać, jak Państwo dobrze wiedzą, również korzyści nie tylko formalne, ale i nieformalne. Tak? Natomiast pozycje społeczne nie są już tak, w taki formalny sposób zdefiniowane. Przede wszystkim nie jest łatwo wskazać na przykład, jaki zakres kompetencji, skąd by to miało znaczyć, jest związany z społeczną pozycją, jak zakres władzy, tak jeżeli już to z pozycjami społecznymi wiążą się jakieś niesformalizowane. Jakaś niesformalizowana. Co do tych jednostek reprezentatywnych, za chwilę będę je szerzej charakteryzował, natomiast tutaj powiedzmy tyle, że reprezentatywnym jednostkom, które zajmują pozycje określone przez strukturę podstawową, można przypisać pewne oczekiwania dotyczące dobrobytu. Tak? Czyli jeżeli sobie wyobrazimy tą strukturę podstawową, które są różne pozycje społeczne i urzędy, to kiedy zajmujemy jakąś pozycję społeczną, kiedy obejmujemy jakiś urząd, tak? Możemy rozsądnie spodziewać się, że będą się z tym wiązały pewne oczekiwania, pewne perspektywy uzyskania jakiegoś perspektywy uzyskania dobrobytu. Dobrobyt, to też za chwilę o tym powiem, nie jest rozumiany w sposób taki, że chodzi tutaj tylko i wyłącznie o wartości mierzalne w pieniądzu. Tak? Bo jak tutaj w drugim zdaniu jest sformułowane, oczekiwania to inaczej perspektywy życiowe, które są postrzegane, zajmowane przez nie pozycji społecznych. Tak? Czyli Rawls
prezentuje nam taką wizję społeczeństwa, że w zależności od tego, w którym miejscu tej struktury społecznej się znajdziemy, będziemy mieli różne możliwości osiągania celów. Tak? To jest dosyć niekontrowersyjna teza. Oczekiwania, o których była przed chwilą mowa, zależą od dystrybucji praw i obowiązków ram struktury podstawowej. No to jest oczywiste. Tak? Natomiast tutaj pojawia się dosyć ciekawy wątek i mam wrażenie, że on jest dosyć kontrowersyjny z punktu widzenia ekonomii, no ale to mam nadzieję, że Państwo ten wątek podejmą w dyskusji. Oczekiwania te są powiązane. Akurat pogarszając czy polepszając perspektywy jakiejś jednostki reprezentatywnej, polepszymy lub pogorszymy perspektywy osób reprezentatywnych dla innych pozycji. Teraz pytanie jest, jak bardzo one są ze sobą powiązane, te perspektywy, tak? Jak, na ile, czy to jest tak, że jeżeli zmienimy perspektywę kogoś, kto powiedzmy, nie wiem, jest, zajmuje pozycję społeczną dziecka w klasie niższej, tak? No to czy to wpłynie na perspektywy życiowe kogoś, kto zajmuje pozycję, nie wiem, dobrze sytuowanego dorosłego z klasy wyższej, tak? No to nie jest jasna sprawa. Tutaj można mieć różne pomysły. Rose za chwilę Państwu powiem, jakim pomysłem. Struktura podstawowa, o której już tutaj wspominałem, to najogólniej rzecz biorąc sposób, w jaki główne instytucje społeczne dystrybuują zasadnicze prawa i obowiązki oraz określają podział korzyści płynących z kooperacji społecznej. Mamy tutaj dwa elementy, tak? Struktura podstawowa, czyli te różne pozycje społeczne i urzędy, tak? Z jednej strony określają, co nam wolno i co powinniśmy, tak? A z drugiej strony określają to, w jaki sposób i w jakim stopniu korzystamy z tego, co na skutek kooperacji społecznej zostanie przetworzone. To znowuż, to, co zostanie na skutek kooperacji społecznej wytworzone, będzie rozumiane dosyć szeroko, jak się za chwilę okaże. Tak, nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o bogactwo w takim czysto ekonomicznym sensie, jak będą się tam pojawiały również inne. Drugi ważny element, czy to, co jakby u Rawlsa jest pewną nowością, tak, czy było pewną nowością, to było 40 lat temu, to był postulat, że zasad sprawiedliwości, które regulują funkcjonowanie tej struktury podstawowej, nie stosuje się w dystrybucji konkretnych do wśród konkretnych jednostek, tylko jest, ich celem jest regulowanie podstawowych układów instytucjonalnych. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że za pomocą zasad sprawiedliwości, o czym będzie jeszcze mowa troszeczkę szerzej, nie oceniamy konkretnych dystrybucji konkretnych dóbr. Tak? Czyli na przykład, jeżeli byśmy sobie wyobrazili, że jesteśmy społeczeństwem i mamy do podziału te ciastka, które tutaj są, tak? I jakoś tam je sobie podzieliliśmy, to zasady sprawiedliwości nie stosują się do oceny tego faktu, że te ciastka zostały w jakiś sposób pomiędzy konkretne osoby podzielone. Tak? Te zasady stosują się raczej do tego, że istnieje na przykład ktoś, kto ma prawo czy władzę podzielić te ciastka pomiędzy te osoby i to, co będzie oceniane za pomocą zasad sprawiedliwości, jest to, jakimi regułami kieruje się ta osoba, czy nawet nie tyle osoba, tylko jakby ta funkcja społeczna, ta, którą ta osoba spełnia, przy podziale tych ciast. Może dosyć trywialny przykład, ale filozofowie mówią o trywialnym przykładzie. Jak już wspomniałem, tak, to, co jest przedmiotem oceny, czy to, co jest dzielone, tak, czego podział jest oceniany za pomocą zasad sprawiedliwości, tak? No to są te oczekiwania dotyczące dobrobytu, czyli perspektywy życiowe. Czyli pytanie, jak to zmierzyć? W jaki sposób mierzymy oczekiwania dotyczące dobrobytu, czy perspektywy życiowe? Już wspomniałem, że nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o bogactwo, w sensie no, sum pieniędzy, tak? Ross proponuje, żeby do oceny tego perspektyw życiowych zastosować coś, co nazywa dobrami podstawowymi i definiuje jako rzeczy, których pragną racjonalne osoby, niezależnie od tego, czego pragną poza tym. Stanowią one uniwersalne narzędzia realizowania planów życiowych. Proponuję taką dosyć prostą, jeśli można tak powiedzieć, antropologię filozoficzną. Tak?
ludzie mają jakieś plany życiowe. Zakładamy, że te plany życiowe spełniają pewne minimalne wymogi racjonalności. Poza tym mogą być kształtowane w zupełnie dowolny sposób. Same te plany życiowe nie są przedmiotem oceny. Są one pozostawione dowolnemu wyborowi jednostki. Chodzi tutaj, mówiąc krótko, o to, że Rawls próbuje skonstruować taką liberalną koncepcję sprawiedliwości, która nie będzie wiązała się z przyjęciem jakiejś bardzo określonej koncepcji dobrego życia. Tak, zakładamy, że to, czym jest dobre życie i to, do czego w życiu należy dążyć, to jest kwestia pozostawiona ludziom, tak, członkom społeczeństwa. My mamy się zastanowić, w jaki sposób dzielone jest to, dzięki czemu oni to, co sobie zaplanują w życiu, będą mogli zrealizować. Dla uproszczenia możemy powiedzieć, że te dobra podstawowe obejmują takie rzeczy jak prawa i wolności, władze i możliwości, dochód i bogactwo oraz szacunek do samego siebie. Może od razu powiem, że tutaj można wyróżnić kilka grup. Tak? Pierwsze to będzie te dobra podstawowe, tak, jako prawa i wolności, drugie to będzie władza i możliwości, dochód i bogactwo oraz szacunek dla samego siebie. Dlaczego to za chwilę zobaczymy? Mogą się Państwo już domyślić, że coś o prawach i wolnościach będzie miała do powiedzenia pierwsza zasada sprawiedliwości, o władzy i możliwościach zasada równości szans, a o tym, co na samym końcu będzie miała coś do powiedzenia, zasada zróżnicowania. Ważne jest tutaj to, że to są, jak Rawls mówi, społeczne dobra podstawowe. Tak? Czyli są to takie dobra, które mogą pozostawać pod kontrolą struktury podstawowej, czyli zespołu instytucji społecznych tworzących podstawy funkcjonowania kooperacji społecznej. Istnieją również inne dobra, różnego rodzaju dobra naturalne, tak? Tutaj zdrowie, inteligencję, wyobraźnię. Tak? Struktura podstawowa ma pewien wpływ na to, pośredni najczęściej, no bo powiedzmy to, jakie mamy możliwości edukacyjne będzie wpływało na to, w jaki sposób owocuje naturalne dobro inteligencji, tak? Czy będziemy je mogli wykorzystać, czy nie, w jakim stopniu będziemy mogli wykorzystać i tak dalej. Tak? Jednak nie znajdują się one pod bezpośrednią kontrolą i to nie one są przedmiotem dystrybucji za pomocą struktury podstawowej i ich dystrybucja nie jest przedmiotem oceny pod kątem sprawiedliwości. Wspomniałem tutaj już wcześniej o tym, że Rawls ma taki pomysł, że nierówności są, czy te pozycje społeczne są ze sobą w jakiś sposób powiązane. Coś więcej na temat tego, w jaki sposób są one ze sobą powiązane. No i to jest jedna z bardziej kontrowersyjnych tezów, moim zdaniem, Rawls. Nie dziwimy się, gdyby Państwo się z nią zupełnie nie zgodzili. Rawls formuje tezę o tak zwanym połączeniu łańcuchowym. Te nierówności w oczekiwaniach związane z różnymi pozycjami społecznymi są połączone łańcuchowo, to znaczy, że jeśli sobie wyobrazimy tak zbiór różnych pozycji, tak, które są na przykład ze sobą, które można by ułożyć w pewnym hierarchicznym porządku, w tym sensie, że tak, możemy je uszeregować pod względem ilości tych dóbr podstawowych, które im będą przypisywane, tak, to jeśli zmienimy sobie którąś z tych pozycji, tak, zmienimy dystrybucję tych dóbr podstawowych tak, że ktoś uzyska więcej, tak, to wszyscy inni, którzy są, jak powiem, niżej od niego, ci, którzy mają mniej, tak, na nich będzie też to miało wpływ. Znaczy, można to powiedzieć w ten sposób. Rawls zakłada, że system dystrybucji dóbr podstawowych jest optymalny w sensie Pareto, tak? To znaczy, że nie można tutaj nic zmienić. Znaczy, nie używam tutaj celowo tego pojęcia optymalności w sensie Pareto, dlatego że Rawls mówi tutaj o takich dobrach podstawowych, które nie są tak łatwo mierzalne. Dlatego unikamy tutaj tego pojęcia. Tak? Tak jak on zostaje na przykładzie, jeżeli większe oczekiwania przedsiębiorców są korzystne dla robotnika niewykwalifikowanego, on zwiększa również korzyści robotników średnio wykwalifikowanych. Tak? Czyli, mówiąc krótko, no, z pewnością przedsiębiorca czy właściciel przedsiębiorstwa ma lepsze perspektywy życiowe, tak? Ta pozycja społeczna zapewnia lepsze perspektywy, większy udział w dystrybucji dóbr, tych podstawowych dóbr społecznych. No i mamy tutaj dwie pozycje, które są na pewno hierarchiczne, tak? Robotnicy średnio wykwalifikowani będą mieli troszkę mniejszy udział, tak? Robotnicy niewykwalifikowani jeszcze mniejszy. No i jeżeli zmienimy tutaj tą dystrybucję tak, że zmienią się oczekiwania przedsiębiorcy, to Rawls twierdzi, że zmienią się wszystkie te, które są pod nim. Z
pojęciem połączenia łańcuchowego związane z pojęciem ścisłego splotu oczekiwań. Brzmi ono groźnie, ale też jest dosyć proste. Dlatego, że z filozofami jest najczęściej tak, że formułują bardzo takie groźnie brzmiące terminy, a pod nimi kryją się zazwyczaj dosyć proste rzeczy. To, że oczekiwania są ściśle splecione, tak? To znaczy, że nie można podnieść lub obniżyć oczekiwań jakiejkolwiek reprezentatywnej osoby, nie obniżając ani podnosząc zarazem oczekiwań wszystkich pozostałych, zwłaszcza tych najmniej uprzywilejowanych. Tak? Tutaj proszę powiedzieć, że na sobie jest troszkę zmian, tak? To znaczy los mówi, że ścisły splot oczekiwań zachodzi wtedy, kiedy zmiana ma wpływ na tych, którzy są na samym dole. Tak? W mniejszym stopniu już patrzymy na tych, którzy są po drodze do tych na samym dole, tak? Interesują nas już tylko ci, którzy są na samym dole. Niemniej cały czas przyjmujemy tutaj założenie, że nie ma jakichś słabych ogniw w powiązaniach między oczekiwaniami. Jak już wspomniałem, w tej drugiej zasadzie sprawiedliwości możemy wyróżnić jakby dwie podzasady. Jedna z nich to jest zasada zróżnicowania, która mówi właśnie o tym, w jaki sposób nierówności wpływają na tych, że nierówności mają być z korzyścią dla każdego. Tak? Ross proponuje, żeby tą zasadę doprecyzować. Tak? I pojęcie ścisłego splotu oczekiwań, które przed chwilą powiedziałem, służy właśnie w celu uproszczenia sformułowania zasady zróżnicowania. Tak? Dlatego, że musimy coś zrobić z tym każdym i korzyścią dla każdego. Tak? Musimy coś zmienić, żeby to bardzo niejasne i ogólne pojęcie w jakiś sposób doprecyzować i uprościć. Również kwestią, którą musimy tutaj wziąć pod uwagę, jest to, że możemy mieć taką sytuację, w której zmiany w oczekiwaniach jednostek najlepiej sytuowanych mogą nie mieć żadnego wpływu na tych, którzy są na samym dole. Mogą mieć wpływ na tych, którzy są trochę wyżej. Może być również taki przypadek, w którym nie mają wpływu na nikogo po drodze, tak? Tylko zmiany perspektyw tych jednostek najlepiej sytuowanych dotyczą tylko i wyłącznie ich samych. Dlatego Ross proponuje taką bardziej skomplikowaną sformułowanie tej zasady zróżnicowania, które głosi, że jeżeli przyjmiemy sobie, że w strukturze mamy jakieś n relevantnych reprezentatywnych jednostek, mamy obowiązek maksymalizowania dobrobytu od sytuacji dla nich najgorzej, następnie jeśli nie można przy zmaksymalizowanym dobrobycie tych sytuowanych najgorzej maksymalizujemy dobrobyt bezpośrednio tych, którzy najmniej, i tak dalej, aż do samej góry. Tak? Jeśli uwzględnić te wszystkie kwestie, które tutaj poruszyłem, dostajemy nieco odmienne sformułowanie, nazwijmy to sformułowaniem rozszerzonym dwóch zasad sprawiedliwości. Pierwsza zasada pozostaje bez zmian, tutaj nie będziemy o niej mówić, a druga zasada już wygląda troszeczkę inaczej i mówi, że nierówności społeczne koniecznie mają być tak rozłożone, by można się było rozsądnie spodziewać, że będą z korzyścią dla najgorzej sytuowanych lub przy równym dobrobycie najgorzej sytuowanych, kolejnych lepiej sytuowanych reprezentatywnych jednostek, no i dalej mamy tą zasadę równości szans. Już tutaj pozbyliśmy się tego kłopotliwego z korzyścią dla każdego. Mamy już teraz bardziej namacalną miarę tego, w jaki sposób możemy oceniać te nierówności. Problem jest jednak cały czas w tym, proszę Państwa, że mamy dwie zasady. Gdybyśmy mieli jedną zasadę, nie byłoby problemu. Stosujemy jedną zasadę, nie ma kłopotu. Tak? Oceniamy. Także mamy dwie zasady. Pytanie, w jaki sposób są te zasady ze sobą powiązane? Czy one ważą tak samo, czy ważą inaczej? Czy może na przykład pierwsza zasada jest ważniejsza, a druga mniej ważna, a może na odwrót, to będzie miało istotne konsekwencje. Dlatego, że jeśli na przykład druga zasada jest ważniejsza od pierwszej, to możemy przyjąć, że pewne zmiany, tak, które w nierównościach społecznych mogą kompensować na przykład ograniczenia wolności. Tak? Są takie stanowiska, na przykład stanowisko libertariańskie głosi coś takiego, tak? Tylko że ono będzie głosiło nie coś o tych dobrze sytuowanych, tylko o możliwości działania wszystkich. Także jeżeli na przykład możemy wytworzyć większy dobrobyt, albo możemy poprawić położenie ekonomiczne wszystkich, to możemy to skompensować pewnym ograniczeniem
pierwszej zasady. Tak? Możemy uznać, że na przykład pewne wolności mogą zostać opuszczone. No więc jest pytanie, jak ze sobą te dwie zasady sprawiedliwości powiązać. Rawls tutaj proponuje bardzo oryginalną rzecz i to jest moim zdaniem jedna z chyba najciekawszy jego wkład, filozoficznego oczywiście punktu widzenia, bo z punktu widzenia ekonomisty może nie być aż tak interesujący. Proponuje, żeby te zasady powiązać w tak zwany porządek szeregowy. O co chodzi? Porządek szeregowy, znowu, jest dosyć prosta idea. Wymaga spełnienia wymogów pierwszej zasady przed wymogami drugiej, przed trzeciej itd. Jeśli mamy wiele zasad, to najpierw stosujemy pierwszą zasadę, jeśli zostanie ona spełniona drugą i tak dalej. Co ma tą konsekwencję? Że jeśli pierwsza zasada nie zostanie spełniona, to nie możemy zastosować wszystkich pozostałych. Jeżeli zostanie zastosowana pierwsza i druga, a mamy jeszcze jakieś dalej, tak? Jeżeli pierwsza zostanie zastosowana i spełniona, a druga nie, no to już znowu kolejne nam odpada. Tak? Mówiąc krótko, ta zasada nie wchodzi w grę, dopóki poprzedzające ją zasady nie zostaną w pełni zrealizowane. Ma to bardzo ważną konsekwencję, bo porządek szeregowy pozwala całkowicie uniknąć tej kwestii, o której przed chwilą wspomniałem, wyważania zasad. Tak? Można powiedzieć tak, że pierwsza zasada, czyli zasada stojąca wyżej, tak, o niższym numerze w tym możemy sobie wyobrazić to w ten sposób, że zasadce bierzemy i numerujemy liczbami porządkowymi i zasada mająca niższy numer porządkowy ma zawsze bezwzględną wagę w stosunku do kolejnej zasady, oznaczonej kolejnym numerem porządkowym. Ja bym tylko obowiązują bezwyjątkowo. W przypadku Rawlsa będzie miało to tą konsekwencję, że pierwsza zasada ma bezwzględną wagę w stosunku do zasady drugiej, tak? Czyli że zasada równej wolności ma bezwzględne pierwszeństwo przed regulowaniem nierówności. Tak? Czyli mówiąc krótko, nie możemy sobie pozwolić na to z punktu widzenia tej teorii, żeby przehandlować na przykład podstawowe wolności polityczne na polepszenie perspektyw ekonomicznych. W ten sposób dostajemy, jeśli uwzględnimy to, tę ideę porządku szeregowego, dostajemy pełne sformułowanie dwóch zasad sprawiedliwości. Jest ono już trochę bardziej skomplikowane. Pierwsza zasada, już o niej nie będę wspominał, tak? Druga zasada. Tutaj ją w trochę takim skrótowym ujęciu, tak? Dostajemy, że mamy nierówności społeczne, mają być tak położone, żeby znaleźć dla najgorzej sytuowanych. Jest tutaj ta kwestia sprawiedliwego oszczędzania, którą ja celowo pominąłem, ale tutaj dla porządku o tym wspomniałem, tak, że mówiąc krótko, ta zasada zróżnicowania mówi nam nie tylko o tym, jakie mają być korzyści dla najgorzej sytuowanych, ale to również może być one powiązane z zasadą sprawiedliwego oszczędzania, czyli z pewnymi kwestiami sprawiedliwości międzypokoleniowej. Tak? Czyli jeżeli mamy do dyspozycji jakieś na przykład zasoby naturalne, to nie możemy ich w całości zużyć, musimy zostawić coś dla przyszłych pokoleń. Ale tej kwestii nie będę tutaj poruszał. No i mamy tą zasadę autentycznej równości szans. Do tego dochodzi pierwsza reguła pierwszeństwa, tak? Które mówią, że zasady sprawiedliwości mają być ułożone w porządku uniwersalnym, czyli podstawowe wolności mogą być ograniczane jedynie w imię innych wolności, tak? Czyli krótko, możemy wyważać tylko systemy wolności poszczególnych, tak? Przysługujące poszczególnym ludziom. I druga zasada pierwszeństwa, która mówi, że mamy do czynienia z pierwszeństwem sprawiedliwości wobec efektywności i dobrobytu. Co to znaczy? To znaczy, że to jest drugie w kolejności, a to jest ostatnie w kolejności. Czyli mamy taki oto pomysł, że kiedy mamy do czynienia z jakąś strukturą podstawową i się zastanawiamy, czy ona będzie sprawiedliwa, czy nie, no to sobie bierzemy te dwie zasady i sprawdzamy. Czy daje ona równe wolności? Daje, okej, to przechodzimy do drugiej zasady. I w drugiej zasadzie sprawdzamy najpierw, czy są dostępne urzędy i pozycje dla wszystkich na zasadach autentycznej równości szans? Są. No to okej, to przechodzimy do tego. I teraz sprawdzamy, czy ta struktura podstawowa będzie promowała, czy przynosiła największą korzyść dla najgorzej sytuowanych. I to jest dopiero, proszę Państwa, pełne sformułowanie dwóch zasad sprawiedliwości. To jest tak naprawdę to, co głosił Rawls. Tak? Czyli nie tylko dwie zasady, ale również doprecyzowanie tej drugiej zasady i jeszcze te reguły pierwszeństwa, które z jednej strony przyznają bezwzględne pierwszeństwo wolnością, a z drugiej przed kwestiami zasady innych szans na pierwszeństwo przed zasadą zróżnicowania, co znaczy, że jeżeli nie mamy
autentycznej równości szans w tej projektowanej strukturze podstawowej, to nie możemy tego oceniać pod kątem tego, czy to jest z korzyścią dla najgorzej sytuowanych. No i teraz możemy sobie odpowiedzieć, dlaczego ci najgorzej sytuowani są ważni. Do czego służą zasady sprawiedliwości? No i to już przed chwilą o tym pokrótce powiedziałem. Zasady sprawiedliwości służą do dwóch rzeczy. Tak? Po pierwsze, oceny istniejących układów instytucjonalnych. Czyli mamy do czynienia z jakimś społeczeństwem, zastanawiam się, czy ono jest okej, czy nie, pod kątem sprawiedliwości. Tak? Też należy może tutaj dwa słowa o tym wspomnieć, że to, co Ross proponuje, to jest teoria tylko sprawiedliwości. Tak? Układy instytucjonalne, struktury podstawowe, to używam dalej języka, mogą być oceniane pod wieloma różnymi względami. Możemy się zastanawiać na przykład, czy one są efektywne ekonomicznie, czy nie. Tak? Czyli na przykład, czy prowadzą do tworzenia większej sumy bogactwa netto, czy nie, tak? Ale to nie jest przedmiotem zainteresowania Rossa. Ross nam tylko podaje tylko sposób oceniania tych instytucji pod kątem jednej wartości, jaką jest sprawiedliwość. No jest krótko, żeby mieć taką dobrą teorię etyczną, bo jest to teoria etyczna, tak? Musielibyśmy do tej teorii sprawiedliwości dołączyć jeszcze kilka takich analogicznych teorii, które pozwalałyby nam oceniać układ instytucjonalny pod kątem innych wartości. No ale to już jest to inna sprawa. Drugi cel, do którego wykorzystujemy zasady sprawiedliwości, no to jest wybór spośród możliwych rozwiązań układu bardziej sprawiedliwego, który ma zastąpić istniejący niesprawiedliwy lub niesprawiedliwy układ. To jest oczywiście powiązane z pierwszym tym, tak, ale to jest tu odmienny sposób będziemy tutaj wykorzystywali te zasady sprawiedliwości dotyczące. Jak to robimy? Jak Państwo pamiętacie, wspominałem coś o tych społecznych dobrach podstawowych. Tutaj one nam się pojawią ponownie. Tak? Bo to właśnie za ich pomocą o dobrach podstawowych będzie na następnym slajdzie. Tutaj o tym, o czym też już mówiłem, mianowicie o tym, że kryterium sprawiedliwości są obie zasady sprawiedliwości porządku szeregowego. Podkreślam to obie, tak? Jest to już powtórzenie do pewnego stopnia tego, co sformułowałem, ale warto to jeszcze raz przypomnieć, że układ instytucjonalny może stać się uznany za sprawiedliwy, jeśli spełnia zarówno zasady równości, jak i zasady równych szans, jak i zasady zróżnicowania, które tworzą tą drugą zasadę. Tak? No i to, o czym mówiłem, jeśli nie przeszły tych pierwszych dwóch testów, nie zostaną poddane ocenie za pomocą zasady zróżnicowania. Jakie to ma konsekwencje? No takie to ma konsekwencje, proszę Państwa, że pierwsza zasada jest kryterium dyskretne, można powiedzieć. Tak? Albo mamy do czynienia z równością wolności, albo nie mamy do czynienia z równością wolności. Nie może być mniejszej równości. Tak? Równości jest lub jej nie ma. Tak? W związku z czym, tak? Czyli jeśli mamy do czynienia z tym układem instytucjonalnym, który oceniamy, to możemy tylko odpowiedzieć tak lub nie w tym przypadku. Przechodzi lub nie przechodzi przez ten test. W przypadku zasady autentycznej równości szans również mamy do czynienia z analogiczną sytuacją. Nie może być spełnione w mniejszym lub większym stopniu. Albo jest równość szans, albo nie ma równości szans. Równość ma to do siebie, że nie jest stopniowalne. Ale stopniowalne jest to, co oceniamy za pomocą zasady zróżnicowania, tak? Czyli to, w jaki sposób poprawiamy korzyści najgorzej sytuowanych. Tak? Jak już wiemy, kim są ci najgorzej sytuowani, do czego za chwilę dojdziemy, to możemy sobie wtedy te układy instytucjonalne uszeregować. Jeden będzie lepszy, czy bardziej sprawiedliwy, drugi mniej sprawiedliwy. Tak sformułowałem, z dwóch układów instytucjonalnych bardziej sprawiedliwy jest ten, który ceteris paribus, czyli jak mamy spełnione te dwie wcześniejsze zasady, poprawy, lepiej, bardziej poprawy położenie najgorzej sytuowanych. Dlatego jest to tak istotne. O tym się, proszę Państwa, zapomina. Dlatego ja tutaj tak bardzo szczegółowo mówiłem o tym, jak są te zasady ze sobą powiązane tymi regułami pierwszeństwa. Okazuje się, że to końcowe kryterium jest szczególnie ważne, bo tamte dwa jakby możemy odpowiedzieć w prosty sposób, tak lub nie. Natomiast do szeregowania układów będzie nam służyło to ostatnie kryterium. Dlatego tutaj ci najgorzej sytuowani
są tak ważne. No więc zostawię pytanie, no, kim są? Kim oni są? Tak. Jeżeli chcemy już sobie poukładać te możliwe rozwiązania, jeżeli zastanawiamy się, jak zlikwidować istniejące niesprawiedliwości, jeżeli dochodzimy do wniosku, że aktualnie obowiązujący układ jest niesprawiedliwy, no to musimy poszukać tego kryterium, dzięki któremu potencjalne rozwiązania będziemy mogli sobie uporządkować. W przeciwnym razie ta teoria nic nam nie powie, tak? Będzie eleganckim dumaniem, które czasami filozofowie uprawiają, ale nie da się tak łatwo przełożyć na bardziej praktyczne zalecenia. Jest dosyć zaskakujące, proszę Państwa, że Rose ma wyjątkowo mało na ten temat do powiedzenia. To jest właściwie wszystko, co Rose na ten temat ma do powiedzenia, dlatego taki długi cytat tutaj przytoczyłem. Mówi on nam tak, że niemożliwe wydaje się uniknięcie pewnej arbitralności w identyfikacji najmniej uprzywilejowanej grupy. Jedną z możliwości jest wybranie konkretnej pozycji społecznej, na przykład robotnika niewykwalifikowanego i uznanie za najbardziej uprzywilejowane wszystkich tych osób, które pod względem dochodu i bogactwa zbliżają się do osób na tej pozycji lub mają mniej od nich. To wydawałoby się jest dosyć wygodne. Tak? Wybieramy jakąś pozycję i wszyscy ci, którzy mają gorzej, to są najgorzej sytuowani. I jak zastanawiamy się, który z układów jest sprawiedliwszy, to ten jest sprawiedliwszy, który zrobi lepiej tym, którzy mają gorzej od tego składu robotnika niewykwalifikowanego. Ale zaraz Ross mówi, ale inne kryterium możemy tutaj zastosować. Tak? Jednak kryterium posługuje się wyłącznie kategoriami względnego bogactwa i dochodu bez odwoływania się do pozycji społecznej, no bo to jest jakaś pozycja społeczna, tak? Robotnik niewykwalifikowany. A tutaj mówimy tylko o względnym bogactwie i dochodu. Ekonomiści znają doskonale takie miary. Współczynnik Giniego byłby tutaj takim dobrym przykładem. Tak? Ale za chwilę powiem, dlaczego to tak optymistycznie nie wygląda. Czyli na przykład wszyscy ludzie o dochodach mniejszych niż połowę mediany, tak sobie tutaj rozproponuję, mogliby zostać zaliczeni do segmentu najmniej uprzywilejowanego. Kto nam wziął tą połowę mediany, proszę Państwa, to ja nie wiem. To jest taka dziwna miara. Tak? Ona się bierze trochę znikąd. Tak? No, rozumiem, że tutaj rozbył troszkę w takiej desperacji, tak? Znaczy, próbował sformułować właśnie jakieś takie dobre kryterium ekonomiczne, jakieś takie proste miary, za pomocą którego będziemy mogli wskazać, kim są ci najgorzej. No ale to nie jest dobry pomysł. Tak? Dlaczego on nie jest dobry z punktu widzenia ekonomistów, to Państwo na pewno macie więcej do powiedzenia, natomiast ja chcę powiedzieć tutaj, dlaczego on z filozoficznego punktu widzenia, czy te dwie propozycje, które Rose tak rzucił, trochę niezobowiązujące, nie są tak, takimi dobrymi propozycjami. Tak? Pierwsze, no to kryterium względne, jako pierwsze to pomówmy, to kryterium względnego bogactwa i dochodu bez odwoływania się do pozycji społecznej. Tak? Czyli ten pomysł z tą połową mediany, tak? No to pierwsza rzecz, jaka się od razu nasuwa, no to, że osoby o dochodach mniejszych niż połowa mediany będą miały lepsze perspektywy w stylu o większej dostępności dochodów. Tak? Ale w takim przypadku jakby społeczny dystans, który będzie mierzył tych, którzy dzielił tych, którzy mają najgorzej od tych, którzy mają najlepiej, będzie większy. Tak? Czyli mówiąc krótko, jeżeli sobie mamy do wyboru dwa możliwe układy, w których w jednym mamy małą rozpiętość dochodów i dosyć niską, tak, tą medianę, czyli ta połowa mediany też będzie dosyć niska, tak? I drugi, w którym będziemy mieli dużą rozpiętość dochodów. No i ta mediana będzie wyższa, w związku z tym ta połowa mediany będzie wyższa. Nie mamy konkluzywnego rozstrzygnięcia, tak? Bo pod jednym względem będzie lepsza ta, która ma większą rozpiętość dochodów, bo będzie wyższa mediana, a w drugim przypadku będzie, ale pod drugim względem lepsza będzie ta, która będzie mniejsza rozpiętość dochodów. No bo po prostu nierówności mamy mniejsze, tak na pierwszy rzut oka, tak, nierówności dochodowe. No więc to nie jest dobry pomysł, ewidentnie. Tak? Poza tym, przypomnijmy proszę Państwa o tym, że kiedy rozmawiamy o perspektywach reprezentatywnych osób dotyczących w odniesieniu do dobrobytu, to one są zdefiniowane, jak mówię, za pomocą wyborów, którymi są prawa wolności, władza i możliwości, dochód i bogactwo oraz szacunek do samego siebie. I to nam bardzo komplikuje sprawę, tak? Bo gdyby to się kończyło na dochód i bogactwo, to rzeczywiście moglibyśmy tutaj szukać jakiejś miary. Bo pewnie współczynnik Giniego by Rose'owi pasował. Tak? Natomiast ponieważ ewidentnie to, co jest, podpada pod zasady zróżnicowania, to jest odtąd do samego końca, no to nie możemy przymknąć oka na to, że to jest że ten szacunek do samego siebie tam jest. Tak? No bo prawa i wolności są równe na mocy pierwszej zasady, tak jak mówiliśmy, tak? No, a władza i możliwości są równe na mocy zasady autentycznej równości szans.
ale czym jest szacunek dla samego siebie? Nie da się sformułować bez odwołania do pozycji społecznej, ponieważ no, szacunek dla siebie, zdaniem Rossa, osiągamy wtedy, kiedy jesteśmy w stanie efektywnie, skutecznie realizować przyjęty przez nas plan życia. A to jest oczywiście uwarunkowane przynajmniej w pewnym stopniu to, jaką pozycję społeczną zajmujemy. W związku z czym ten pomysł, że możemy użyć samego kryterium względnego bogactwa bez odwołania się do pozycji społecznej, na mocy samych pomysłów Rossa no, po prostu padł. Nie da się tego w tak prosty sposób załatwić. No to co, zastanówmy się, może z tą konkretną pozycją społeczną będziemy mogli tutaj coś pomajstrować, tak? Ale tutaj znów się pojawiają dwa problemy, tak? Po pierwsze, która konkretnie? Tak? Rossa mówi, no robotnik niewykwalifikowany, no, ale przecież możemy bez problemu wskazać na przykład osoby trwale bezrobotne, które ewidentnie mają gorsze perspektywy życiowe, tak? Niż robotnicy niewykwalifikowani, tak? No więc dlaczego nie ich, tak? Poza tym, problem pojawia się z tym, że precyzyjnym zdefiniowanie tej pozycji społecznej. Jeżeli przyjęlibyśmy za dobrą monetę to, że tu chodzi o tego robotnika niewykwalifikowanego, to pytanie, w jakiej gałęzi przemysłu, w jakim typie przedsiębiorstwa, tak? Na jakiej umowie i tak dalej. Te pytania mogą nam się tutaj namnażać, tak? Ponieważ my potrzebujemy dosyć dobrze określonego kryterium, to znowu wygląda na to, że to nie jest dobry pomysł. Czyli wygląda to tak, że Państwo, jakby te pomysły, które Rawls sam rzucił, na mocy jego koncepcji no, zmuszeni jesteśmy oddać. Ale może uda nam się coś znaleźć, znaczy, przynajmniej ja mam taką nadzieję, to jest mój mały wkład własny, bo tutaj dotychczas to, co Państwu mówię, to jest tylko i wyłącznie prezentacja stanowiska Rossa, natomiast tutaj mam pewną, będę chciał Państwu przedstawić pewną małą propozycję ode mnie. Tak? Pojęcie miejsc startowych, tak? Jak już mówiliśmy, przedmiotem sprawiedliwości jest struktura podstawowa społeczeństwa, tak? Czyli te różnie powiązane ze sobą pozycje i urzędy. Wywiera ona głęboki, rozległy wpływ, który obecnie już od chwili narodzi. Można powiedzieć, że te pozycje społeczne, jeżeli możemy traktować jako miejsca startowe, z których jakby ruszamy do tego wyścigu, jakim jest całe życie, w którym możemy realizować nasze plany życia w mniejszym lub dalszym stopniu, tak? Ale to, jakie miejsce startowe, skąd wyjdziemy, tak? skąd zaczniemy ten wyścig, w bardzo dogłębny sposób wpływa na to, jakie miejsce w podziale korzyści płynących z kooperacji społecznej nam przypada. A to właśnie w regulowaniu tych nierówności mają służyć dwie zasady sprawiedliwości. Ma to jednak taką konsekwencję, że jeśli potraktujemy te wyróżnione pozycje społeczne jako miejsca startowe, to, co będzie się działo dalej, będzie już zależało od tego, co sami ludzie robią. Tak? Czyli robią, ponieważ, jak już jak Państwo pamiętacie, wspominałem, że przedmiotem oceny nie są dystrybucje dóbr. Tak? Przedmiotem oceny są instytucje, tak? czyli inaczej mówiąc, reguły, za pomocą których ludzie regulują swoją kooperację. Czyli jeśli te reguły w jakiś sposób określają, skąd zaczynamy, to, co się będzie działo dalej, zdaniem Rossa, już przedmiotem oceny z punktu widzenia zasad sprawiedliwości już nie będzie. Ja myślę, że można by tutaj spróbować do określenia tego, kim są ci najgorzej sytuowani, użyć czegoś, co nazwałem sobie tak roboczo, może Państwo powiedzą, czy to jest dobry pomysł, indeksem korzyści społecznych i ekonomicznych. Zróżnicowane miejsca startowe mogą być źródłem trzech rodzajów nierówności. Tak, to, gdzie zaczynamy, tak, będzie miało wpływ na nas, czy będzie mogło owocować nierównościami trzech rodzajów. Po pierwsze, są to nierówności związane z pochodzeniem. Tak. Pytanie, w jaki sposób będziemy je określać, pozwolę sobie tak pominąć. Tak? Natomiast krótko, to z jakich grupy, klasy społecznej, z jakiej rodziny już bardziej konkretnie się wywodzimy, ma wpływ na to, jakie perspektywy życiowe się przed nami otwierają. Drugie nierówności, jakie są związane z tymi stanami sektorowymi, są nierówności związane z naturalnym wyposażeniem. Tak? No bo jak zaczynamy, przychodzimy na świat, tak stajemy się członkami społeczeństwa, no to jesteśmy w odmienny sposób wyposażeni. Mniej lub bardziej inteligentni,
wyposażeni w naturalne talenty lub nie, ale jak wspominałem, proszę Państwa, podział tych naturalnych wyposażeń nie podlega regulacji przez zasady sprawiedliwości. Trzecie to jest to, co można by nazwać fortune of luck, tak? Znaczy mianowicie to, co nam się już tam po drodze zdarzy, kiedy już wyruszymy z tych miejsc startowych w tym wyścigu. Może się nam zdarzyć wiele, może nam się poszczęścić, a może nam się nie poszczęścić, tak? Niemniej, to czy nam się poszczęści, czy nie, znowu nie podlega regulacji przez zasady sprawiedliwości, jeśli mieszczą się one, można powiedzieć, w takim normalnym zakresie, tak? To znaczy, jeśli mamy spełnioną autentyczną zasadę autentycznej równości szans i ten start jest autentycznie równy dla wszystkich, to jest wszystko okej, co zdarzy się potem, nawet jeśli będziemy mieli w życiu pecha, już taką rzecz trywialną, tak? Natomiast, jeśli one się nie mieszczą w normalnym zakresie, tak? Czyli mówiąc krótko, to, co nam się przydarza, jest, ma wpływ na to nie tylko nasze dobrowolne działania plus pewne nieprzewidywalne okoliczności, ale jeszcze coś więcej, to znaczy, że być może zasada autentycznej równości szans nie została spełniona, czyli te kryterium, które nam daje zasada zróżnicowania, tutaj nie znajduje zastosowania. Musimy się cofnąć o krok i sprawdzić, czy ten system, w którym funkcjonujemy, to on daje autentyczną równość szans. Dopiero później będziemy mogli się. Mówiąc krótko, te dwie rzeczy nam tutaj odpadają. Pozostanie nam tylko to, tak? Czyli te nierówności związane z pochodzeniem. No i to, no można, filozofowie nie mają tutaj bardzo takich precyzyjnych pomysłów, ale myślę, że tym, czym możemy, czyli jakby to za pomocą czego moglibyśmy zdefiniować, czym jest, kim są najgorzej sytuowani, to byłby przeciętny indeks korzyści społecznych i ekonomicznych związanych z pozycjami dostępnymi dla osób o najmniej korzystnym pochodzeniu społecznym. Ale to, tak jak już wspominałem, to nie będzie na pewno jakaś prosta miara. Ten tekst będzie na pewno skomplikowany, dlatego że będzie musiał uchwytywać dwa różne typy korzyści, tak? Korzyści społeczne i ekonomiczne. I to jeszcze najlepiej w takim lifelong perspective, tak? Czyli w tym, jakby, co jesteśmy w stanie zrobić przez całe nasze życie. Także być może Państwa trochę zawiodę tutaj, ale prostych odpowiedzi na to pytanie nie mam. Natomiast taką roboczą odpowiedź, którą mam nadzieję znajdzie jakąś kontrodpowiedzi w wystąpieniach prelegentów i w dyskusji. I to na koniec, jeżeli Państwo są zainteresowani, to poza podstawowych pozycji, jeśli by ktoś chciał na ten temat poczytać. Dziękuję bardzo. To dobrze, wszystko w porządku. No teraz zapraszam może na przerwę, kawę, jedzenie, dyskusję taką nieformalną.